Jego ostatnie słowa. I dziękujemy, że dane mu było właśnie nimi, właśnie w ten sposób się z nami pożegnać. Jesteśmy wdzięczni, że zostawił nam to wspaniałe przesłanie, które będzie z nami już na zawsze. Te słowa, które stały się wymownym podsumowaniem jego drogi życiowej, znajdują się na tablicy, którą wszyscy przyszliśmy tu dzisiaj odsłonić. Proszę Magdalenę Adamowicz, żonę prezydenta Pawła Adamowicza. Ta tablica upamiętnia pozbawioną sensu i wyjątkowo okrutną śmierć Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska, mojego ukochanego męża, wspaniałego ojca naszych córek, prezydenta Gdańska, miasta wolności, solidarności i odwagi. Ta tablica upamiętnia moment, w którym zło zatriumfowało. Moment, w którym zgasły światła, zapadła cisza i przerażenie. Moment, w którym jeden nóż miał zabić całe dobro tamtego dnia, cudownego, radosnego dnia. Moment, w którym my wszyscy przestraszyliśmy się zła. Ale to, co stało się następnego dnia po śmierci Pawła i dzieje się teraz rok po tych tragicznych wydarzeniach, udowadnia, że zło nigdy nie wygrywa. Że dobro zawsze na koniec zwycięża. Dlatego nie możemy dać zastraszyć się terrorowi. Zło zawsze jest w mniejszości i choć czasem na chwilę wygrywa, kiedy uda mu się zastraszyć tę większą część dobrych ludzi. Zło zwycięża wtedy, kiedy my zaczynamy się bać. Dlatego musimy być odważni. Dlatego Paweł był zawsze taki odważny. Dlatego się nie bał i nie był oportunistą. I namawiał do odwagi innych. Mówił, że ktoś musi pokazać odwagę. Żeby reszta ludzi przestała się bać. Niech ta tablica będzie symbolem odwagi gdańszczanek i gdańszczan, Polek i Polaków. Symbolem odwagi, która zwycięża zło. Proszę Piotra Adamowicza, brata prezydenta. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, tamte dni, rok temu, nie były dniami łatwymi dla mnie osobiście, dla rodziców. Dziękuję za tamte dni, za Waszą obecność. Dziękuję dzisiaj, także w imieniu rodziców, za to, że jesteście. Cóż można powiedzieć? Można by było powiedzieć wiele. Ja osobiście, rodzice, Magda z dziewczynkami, czekamy naprawdę o tamtych dniach. I mam nadzieję, że kiedyś się jej doczekamy. I powtórzę jeszcze jedno, to co powiedziałem wczoraj. Pamiętajmy i przekażcie to przesłanie dalej. Do swoich rodzin,
do swoich przyjaciół, do swoich sąsiadów. Prawda, solidarność i wolność zawsze zwycięża. Dziękuję wam, że jesteście. Proszę gospodarz naszego miasta, panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie i wy, drodzy przybysze z różnych stron Polski i nie tylko. Jestem wzruszona, widząc was tylu dzisiaj tutaj. Mówią, że pamięć trwa tak długo, jak inni ją pielęgnują. 365 dni to za krótko, by zapomnieć prezydenta Pawła Adamowicza, który rządził naszym miastem 21 lat i odcisnął piętno właściwie w każdym jego miejscu. Kiedyś, dawniej, na rozstajach dróg palono ogniska, by dusze mogły się przy nich ogrzać. Dziś my tu, w Gdańsku, na Drodze Królewskiej, palimy światło. Pamiętamy, panie prezydencie. Tablica, którą wymurowaliśmy nieopodal miejsca, gdzie Paweł Adamowicz doznał śmiertelnych ran, nie ma być miejscem kultu. Ma być miejscem ku przestrodze, by złe gesty, złe słowa, złe czyny nie zwyciężyły. Ma być miejscem ku przestrodze, że takie czyny mogą prowadzić do najtragiczniejszych rzeczy. Dla nas 13 stycznia był wielką tragedią, ale jednocześnie 13 stycznia 2019 roku wzmocnił nas jako wspólnotę. Trwaliśmy w ciszy, solidarności, czułości, serdeczności, razem. To dowód, że wspólne życie, wspólne trwanie jest możliwe. I zależy tylko od nas. Powtarzam to do znudzenia. Drobne także sobie, drobne codzienne gesty, uśmiech, sympatia, wyciągnięta dłoń mogą przeważyć szale na naszym świecie, szale dobra. Panie prezydencie, ja wierzę, że pana śmierć nie poszła na marne. Panie prezydencie, wiem, że jesteś tutaj z nami. Zróbmy wszystko, by ta śmierć nie poszła na marne. Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla wszystkich. Proszę teraz o rozświetlenie tablicy upamiętniającej prezydenta Pawła Adamowicza. A panią Magdalenę Adamowicz, Piotra Adamowicza i panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz proszę o położenie kwiatów przy tablicy. A my wszyscy, proszę, uczcijmy wielkimi brawami dzieło prezydenta Pawła Adamowicza. Nie minutą ciszy, ale właśnie wielkimi brawami.